Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Pośle, ja myślę, że trudno tutaj mówić o wyjątkowym przypadku, bo należałoby się temu przyjrzeć. Ja z całym szacunkiem oczywiście do wiedzy na ten temat, jakby próby, sposobu rozwiązania. Natomiast jakby trudno mi tutaj powiedzieć, bo jeśli jest osoba niepełnosprawna, jest jej prawny opiekun, to z całą pewnością, jeśli jest chory, no to ma prawo skorzystać ze zwolnienia 14 dni. Jeśli jest to choroba dłuższa, przewlekła, to jest kolejna osoba, która jest zobowiązana do alimentacji. I dlatego też no, nie chciałabym się wypowiadać w przypadku konkretnej rodziny, bo ja nie znam tego przypadku. Ale jeśli będzie taka potrzeba, to oczywiście służę pomocą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.